Odzia zginęła. Chodziłam wszędzie, bo musiałam na podwórku wszystko zrobić i obrządek i kurom dać i gęś nakarmić i wszystko zrobić. I wasze szłapy nałożyła, bo moje buty były całe mokre, w rosie wszędzie. I wasze buty wzięła szłapy i nałożyła. A ja o czym będę chodzić? Już teraz czekają na tym. Ja musiałam nałożyć to. To było poczekać. Ja by się pomodliła, poszła by to pomogła i by rozwała. Oj, ale wy spali, ja musiałam, już nie chciała rozbudzić. To siadajcie no. A wy śniadanie jedli, nie? Ja nie chcę śniadanego śniadania. Bo żeby nie wiedziała, jaki miałam sen. Ale czekajcie no, mamo. Słuchaj no, bo jak pójdziesz, to ja się zapomnę. Dobra, ale ja chcę trochę zjeść, bo nie tak się jeść, chcę, jak nie wiem. To jedę przyniosę kawy i chleba, bo mleka nie ma, poprowadź jedna. Tylko prędzej, bo mnie teraz z pamięci wyjdzie ta księżka. Już idę, już. Tam to był chleba ukroję. Na razie nie będzie. Może moją kawę wleję. No, to tylko ludzie będzie coś. Chleb jeszcze kawałek. Też tak samo głodne jak wstałe. Nie, nic. Mnie nie dali, bo ja będę mówił. Ja jakby sprzęt. O masz. A coś mi też takiego sobie wam się przyśniło. Ja to pani jadła. Że ty wiedziałeś, że u ciebie wesele było. Co? Ty za mąż wychodziłaś. No wiecie co, mamo w tych latach za mąż wychodzić. No to też sen. Sen wiara. No ale, no dajcie spokój na tym, o w tym czasie. No to mówcie, co wam się śniło. Co mi się śniło? Już my mamy takiego wnuczka. Dobrego, miłego, ładnego. Tak się dobrze uczy. Ja o nim nie mogę zapomnieć. O tym dziecku, jaki to kochany chłopiec. I on mnie się przyśnił, żeby nie ja pieniędzy nie zawiodła, to jakieś. Ja tych pieniędzy nie miała, jakieś pożyczyła sąsiadki. Ja te pieniędzy ja mu powiedzła, pani zajechała i jego byś nie znalazła. I przyjechała z powrotem z tymi pieniędzami do domu. Ja przyjeżdżam na drodze, wysiadam. Coś to takiego. U nas jakieś na podwórzu krzyki, śpiewy. Ja stała i tak słucham, coś to się dzieje. Ale wchodzę na podwórze, patrzę się, prawda, stoi w sukience, białej, w belonie, o mi się coś to się zrobiło. I ten stoi ojciec, co miał z ojcem, co uciekł, jak dowiedział się, że został ojcem, tak z białej ślady został go zabrał. No i teraz by przyszedł. A teraz by przyszedł, a ja popatrzała, a mnie już tak dobrze zrobiło. Stała miotła pod kołko, ja za te miotły. Jak zaczęła jego miść, jak zaczęła jego okładać i po głowie, po plecze i wyganiać. I powyganiała tych ludzi, jakieś wszystko nie mają, ona taki był powyganiała. No. I nareszcie tak stała mi się, bo co się zrobiła. Usiądła pod kołko na łatwie, jak nie zacznę go płakać. I się na tym obudziła. A do czego ten sen? Pieniędzy to mówię o chłopów. I muzej jakiś taki. Już będzie mieli znowu jakiś chłopów. A może ktoś się przyjdzie? Ale ja za mąż, mamo, w tym wieku dziecko wychowała, już pracuje sam. Staram się przyszedł do domu się żenić. No już nie ma mowy na to. Ale słuchaj, to jest sen. Nie ma mowy. Ja teraz to nie, bo on nie przyszedł do mnie. No ale. O ja bym przyszedł, to co byś ty jego przyjęła? Nie, nie, to bo ja mam przyjaciół. O, to siedzi do nas. Oj, zdejmę buty w sienie, bo zamoczyła się tak i deszcz spada. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Wam. Ja z jarmarku idę. To tu zmokła, no chustka zmokła, ale to nic, obecnie. Na jarmarku ze starym swoim. A co sprzedawali czy kupywali? Nie, ja sprzedawała. Dwie kury takie miała, trochę jajków i sprzedała. A stary sprzedali maciorek, chcieli kupić prosiaku, bo nie była zaproszona.
i pojechali taką wzięli furmanko. Ale pogoda dzisiaj nie bardzo. I szybko, i na jarmarku dużo ludzi nie było. Kupili stary powóz te kraszały. A ja, oj dajcie, chociaż słychać, to aż w gębie zaschło. Stary to tam sobie poradził, on tam co sobie kupił, to i w domu chlapnie. A mnie co, o suchej gębie trzeba. No, a będzie, popuszcza tam i ten. Dajcie no słychać, to... O, aż się zakaszlała. Oj dobra, stary się będzie. To chyba jak chleba ukroiła. Nie, jeść nie chcę. Nie? Nie, ja śniadanie trochę zjadłam. Słuchajcie, bo ja na jarmarku była i takie kupiła, wam kumo, to kupiła chustkę. O, takie chustkę kupiła, takie ładne miała. Mówiła, że jak kogoś ma w Ameryce i jej przysyła, a ona sprzedaje. Aha. I mówiła, że to prosto z Ameryki. O macie. O, jaka ładna. Wy dla mojej córki, jak wesele robiłam, to taki prezent kupili, ho, ho, do tej pory wspominam. Na 12 ludzi talerzów nakupiliście, ona będzie miała i miała. Weźcie ta chustka do kościoła trzymajcie. Ale tak, słuchajcie, to już to trzesna, no to musiała to się wam kupić. No, też musiała. A wam ciotko też kupiła, no, takie o, inne szalienówki. Ale po co kupowali? Oj, trzeba, to się daje prezenty później dla kum. A toż my rodzina. Daj, macie, daj może i wy, schowajcie, schowam, schowajcie do kuferka. I słuchajcie, no jeszcze coś wam powiem, o, macie no. Stary to po drodze i ja zjadła, a to wam kupiła też, bo będziecie mieli. Ale to co to same byście sobie. Ja wiem, że u was nie bardzo tam stoi, ja schowam te chustki, się wiedzie. No ale słuchajcie, no ja na tym jarmarku spotkała swojego kuzyna, to taka daleka rodzina, dziesiąta woda po kisielu. Ale już ja jego raz wiedziała i on mnie dopytywał, czy ja nie mam kogo jemu, żeby naranić. Ja tak nie... Najpierw mówiłam, no nie mam, ale później kumu, ja pomyślała o was. I jak dzisiaj spotkała jego, mówię, no mam, no takie, no, z przychówkiem już, w podeszłym wieku, ma chłopca. No on mówi, nie, jemu nie obchodzi, czy ma chłopca, czy nie, aby kobieta była jemu. On nie żenił się starym kawalerem, jeszcze może i nie całowany. No to liczy. Ale wy ciotko się nie gniewajcie, że ja raję dla mnie. A zawsze mam się gniewać. Wy mnie narajili też, dobry, nie powiem. A że lubię wypić? A który tam teraz nie lubi wypić? Chyba, że chory. No, no to słuchajcie, to ja by wam jego naraiła. Dobry, oj, dobry miejsce położysz. Ojej, dziecko odchowała, już pracuje. Daj no co, na stare lata daj wam ciotko Boże zdrowie, 100 lat życie, ale później sama zostaniesz, kumo? Oj, to już zostanę my, teraz mama obejdzie, no ja nie wiem. No z mamą. Nie wiem, chyba, no nie wiem. Nie, ja bym... Nie, skoro chory nie ma się dalej. Ciotko, ciotko, nie odmawiajcie, bo takie, ja już więcej nie naraję wam takiego kawalera, bo to kawaler bogaty, ma fach w ręku, bo stolarko się zajmuje. Czego więcej? Wy posprzedawali morgi wszystkie, chłopca wyuczyli, co on tutaj przyjedzie do tej chałupy rozwalającej się? On nie przyjedzie, nie ma mowy. No to co? Mówcie, bo ja będę szła, bo tam stary może prosiaki powypuszczę, to i w Olszynie będę łapać. No, to ja już jak ona powie. Ja, my się naradził z mamą. Ja no to mamy, bo ja jeszcze tak myślę, tyle lat byłam sama, dziecko wychowała, z mamą my... No ale sama, sama. Biedowaliście całe życie. No biedowali, no. I pomocy ale... szukaliście i u nas my pomagali. O krowa widzicie co? Zapuściliście co z to krowo? No nie ma, no. No to sprzedacie i jak co to pójdziecie tam lepsze miejsce, się dogadacie. Jak co? No to niech co, przyjedzie. No to niech przyjedzie, zobaczy. Jak no to dobrze. Może być. To ja nakażę i przyjedzie. No to by to chociaż trochę tu chałupę obu. No to już tu samo to sprzątnę. No chałupę będziecie mieli tym tam poczęstować jego. Mamy, mamy, no wasy też mamy. No tam, no, no to dobrze. Tak, to posprzątamy i będziemy... Bo ja co, to ja by przyleciała i wam pomogę. Nie, już sam sprzątnę. To by swoje jakieś tam kowalki. No to dobrze, to ja już idę. To przyjedzie bez nim. To zostańcie się z Bogiem. A idźcie z Bogiem. Mamo, wy dostańcie z kuferka ten obrusek, a ja to posprzątam. To było czyste.
czubiecie, bo tak on nie może być, jak on przyjedzie. No co wy? O, to wszystko zgarnę. Raz. Ale ja się pójdę ubierać. Zaraz. Tylko wam pomogę chodnik rozebrać. O, tak o. No ja sobie ścierę nic, bo kupił się sobie gramoryż to. O, o to weźcie. I chustkę będę, co u mnie kuma kupiła za tego. Biorę się. Ale mamo, coś to robić? Gdzie to iść? Gdzie nie iść? A może ty to mnie pochwaliła, że on będzie dobry? A może on nie bardzo dobry? No, ja nie wiem. Co wiemy się na rozcieniu? No to rozciewajcie, ja się ubiorę. Nie wiem, co to będzie. No jak wy, mamo, mówicie? Zobaczymy, jak przyjedzie. Czasu, jak byli same, dali być samemu, co? Jak to by zrobić? Mówcie, no. A może on zechce morków albo pieniędzy? A to my morków albo... nie mamy, bo sprzedali. No. My wyuczyli swego chłopca i co teraz? A nie wiadomo, jak on tam zechce, co on tam powie. A może ktoś tylko jest tak zachwalany, jak wiadomo, jak on jest? Ktoś to kuma, to może by mnie uszukiwała. No ja nie wiem. Doradźcie no wy dla mnie jakoś trochę. Co ja mogę tak wystarczy, że się nam przeżyli, to wiecie. Jak przejdzie, to zobaczę, co będziemy gadać. No nie wiem. Ja już sama się zastanawiam. Może nie pójdę. Może jak wiecie, to odmówić dla niego. Nie, żeby nie... Czy co? Przecież sami nie wiem. Może nie wypadę. Może akurat będzie dobrze. Jak ma dobre budynki. Jak tak zachwalamy, że ma tyle wszystkiego, to może dobrze będzie dobrze. No nie wiem, jak by to, co by to zrobić? No to nie wiem. Jeszcze sami nie wiem, co mam do tego, jak się mam dołączyć. Coś to by było. Jak przyjedzie, to zobaczysz. Jak się podoba, to pójdziesz. Teraz w tym wieku za mąż wychodzić. To już chyba nie dla mnie. To już się nie chciało. Ja już tam mówię, że wiesz, za mną przyjść. Ale wiadomo, ale jakby było lepiej, to nie by było i dobrze i nam jeszcze. Ale ja was nie zostawię. A co, jest sobie poradzę, myślisz? O nie, ja bym myślała o was. Co tego, czy on wejdzie, czy nie? Nie wiem. Zaraz się ubiorę, prawda, bo to naprawdę. Ja jej tu nie znam. Ani policja, ja jej nie znam. Gdzie on? Gdzie on teraz? No, bierzcie się trochę. Już, już o kustkę ty zapowiedziała. No to szybciej, bo zaraz przyjedzie. Zaraz już o chwileczkę, ja wychodzę. Jeszcze tylko. Co jeszcze? Mamo, wy się tam nie przyglądajcie. Tak trochę. Już idzie, już. To zobaczcie, żeby spadł chociaż. Byli rodzice, to mnie tam nie było powie za męskim.
pieniądze byli, to można było się pobawić. A teraz nie ma rodziców, sam. Ani coś ugotować, bo nie mam czasu, bo zawsze w kuchni. Czyli zajęty ludzie zajmują do roboty. To okno, to ściana się wywróci, trzeba poprawić. Najgorsza zima jak przyjdzie. A zima jak przyjdzie, to no. Jesień, długi wieczory. Tak. Nie ma z kim porozmawiać, do kogo się przytulnie. Najgorzej. Przyjdzie, nie ma kiedy spać, zanim rozmawiać się na szyję. To łóżko zimne. Nie. No, dobrze, no dobrze. To słuchaj, słuchaj, no, tak jak to tu widzisz, to się dogadujcie. Czy ty tu byś przyszedł, czy ona by poszła do ciebie. Ale słuchajcie, on może zajmować. Może teraz tak sobie. A my nie mamy tylko dwa mordy, co my sobie robimy. Nie, niepotrzebne. Mord, to. Widzicie? Dobrze, taki wyjątek, tylko jest. A to macie, to sobie sprzedacie. Zaczyna albo gdzieś. Bo ja mam dość. Ja mam ten dużo, nie ma pola, ale tyle mam, że wystarczy mi na utrzymanie, a jeszcze teraz coś tam zarobię. Tak. Ale słuchaj, no, dobrze, ale ja mam dwa warunki takie. Pierwszy warunek, ja bym wolała, żebyś ty przyszedł do mnie. Ja mam mamę, a ja mamy nie zostawię, bo my tyle lat z mamą byli i będziemy dalej z mamą. A jak ty nie zechcesz mamy wziąć, to ja nie pójdę do ciebie. Ale masz tu dom. Słuchaj, mamie. To już na mnie się nie patrz, a jak chcesz iść, to ja tobie nie będę zbraniać. Ja sobie sama jeszcze raz. Będę sama i ty pójdziesz szczęśliwa. Ale ja was mamą nie zostawię, bo nie będę myślała, że jej może przyjść choroba, może coś. No, ja jej mamę zabiorę, to coraz ktoś tam pomoże w ogrodzie, opiele czy coś. No nie widzicie. A do czego on tutaj tu ma przyjść? Ale to stary grzech się nie przesadza już. Ale jak nie daj Boże, jakie niedługi, no to zabierze was. Ale słuchajcie, tu nie ma do czego przychodzić. Łódka tutaj się rozwala. A ja mam trochę tych narzędzi, gdzie postawię? Pod duszą, a zacznie robić, przyjdzie deszcz, zmoknie, pokręci i to ludzie powiedzą. A już nie pora tu budować. Dobra, a drugi warunek to u mnie to jest taki. Dobra, jak ty chcesz, żebym ja poszła do ciebie? Ty wiesz, że ja mam jeszcze syna, choć już pracuje, wyuczył się, no ale ja mam dziecko. A po drugie, ja do ciebie na ładne oczy, to nie pójdę. Bo ty wiesz dlaczego? Ty mnie powiesz tak, ja u ciebie pobędę tydzień, miesiąc, dwa, bo ona mi niepotrzebna. Idź sobie skąd żeś przyszła. I co? Właśnie. I co ja bez wstępu? Z gdzie pójdę? Co ludzie powiedzą na mnie? Syn w ogóle nie przeszkadza, jest się zadowolony, że jeszcze na stare lata może gospodarkę przejmie. Ty. Nie rozbiorą te obce jakieś tam. O. A co chodzi o ciebie, że się obawiasz, to pojedziemy do rejenta, zamówimy rejent, ja odpiszę pół gospodarstwa, pół budynku. To jest pewna rzecz. O. Jesteś na swoim. No i widzicie, no i czego więcej trzeba wam? To już to jak z nieba spadło. A. Jakby tak, no to bym zaryzykowała, bo jak inaczej, to nie ryzykuję. A na pośmiewisku nie chcę ludziom być. A babcie to też zabiorę, bo tam u mnie jest nie, taki wujek starszy, bo sam już nie daje rady, to zawsze ktoś tam pomoże. Widzicie ciotko? No i to jest, będzie miała z tym wujek. A może my się też pobierzemy i zabiorę no. Widzicie jak wam dobrze na rejonie? Pijanie, choć nie pijesz, ale przywiozłeś co? Dogadali się? Przywiozłem. No, bo ja za rejenie to też biorę. 2 metry przynicy. To ja tam zaraz przyniosę, choć. No to dawajcie. A co dla mnie do masy? No to dobrze. To ja. No to ja, jak dobrze naraiła, to 2 metry pszenicy dla mnie, dla moich skór. Gospodinia, nie umiem gotować, nie umiem upiec.
Ona jedyna po weselach piecze i szykuje i gotuje. Nie będziesz narzekał. Na to to na pewno nie. Ja tam nie jestem wymagający. No to dobrze. Dobrze, żeście się dogadali, a to będzie wam lepiej. Chata bogata. Chata, kiełbasy. Nie ma biedy, jak kiełbasa w chałupie jest, chleba nie brakuje. To nie ma biedy. Oj, już lepsza okazja, ja to by tobie się nie trafiła. Dobra, nie ciebie szkoda, ty nieraz nie wspominał, ale teraz już tak myślała. Wcześniej głowy nie zawracała dla nich, bo najgorzej to ciotka by na mnie kołki wieszała. O, już. Tak. I nie chciała, ale teraz już myślę, podupadacie, nie macie rady. No to dobrze, jak się dogadali, no to daj Boże zdrowie, żebyście mnie na wesele zaprosili. Na pewno. Że będzie tak do tego odpisze, no to już będę ryzykowała. I mamę weźmie, nie zostawi, mama nie będzie siedziała w domu. Bo najpierw mam... do rejenta, później do księdza. Tak. Tak, zdanie. Dobrze. No to dobrze, ja to już będę szła, bo tam nie wiadomo, tam trenuję. Coś posiedzie. Nie, będę szła, bo tam stary to... Zaraz będzie poszła i się nachiła i proszaki postrychają, to o, nie znowu będzie pędzał. Jeszcze pojedynie musi być. Nie. Jedziesz ze mną, idziesz ze mną? Nic nie żadę, bo ja nie piła, muszę się. To taki żart. Pij. On nie pije, to ja ciotko z wami wypiję jakąś rzeczę, tak? Pewno z żalu tego. No, ciotko, daj Boże. Mama nigdy nie piła, ale się dobra. Oj, mamo, dobrze naraiła. Ot jestem. Ile czasu mi piła, to teraz bardzo smakuje. No, dawaj, zabieraj tę wódkę, to jeszcze tam. Bo za nich nie ma sensu stać. Ale tam dla wujka nic nie powiedziałem. Wyj się martwi. A tak następnym razem to i dużo zostało. Nauczy się kociebie. Ja? No ja bym...
też poszła, kiedy was weźmie i nie zostawi, i Mateo. No i on tu nie chce, niczego nie chce, ma swego dojścia. To się zrobimy, może się wyraduje, to by na starość jeszcze raz. To by będzie dobrze. Niech by było, jakby. Idź, pewnie, idź. Dobra, to ja będę sprzątać. Już czas. Poprosimy panią sekretarz o wręczenie upominku. Zapraszamy cały zespół na scenę. Prosimy o odsłonięcie kurtyny. Zwanka pani kierownik. Pani Rosława Satyruk właśnie, która raiła. Stąd tytuł widowiska Rajki. Dla zespołu. Miłość Kultury Leśnej Podlaskiej, filia w Wolkulach, powiat Jalski, województwo Lelskie.
stał nasz Kałuszyn kochany. Herbem naszego miasta jest koziołek. A zatem prosimy bardzo o wysłuchanie krótkiej legendy o przygodach naszego bohatera koziołka. Posłał koziołek koziołka po zakupy. Pędź na targ do Kałużyna, tam najlepsza zielenina. Koziołeczek posłusznie mnie. Raz, dwa, trzy. Nagle stanął. Nagle patrzy, a na podkałużyńskiej łące koza. Piękna jest niczym słońce. Więc zaloty wnet uderza, amor także trafia zwierza. Po amorach wrócił do domu, bardzo zmęczony. Tak mi ojcze, chce się żony. Żony? Tej kozówie starej? To jej sztuczki i jej czary. Tak się stara wypiężyła i w swe sieci cię złowiła. Taki wstyd, taki wstyd. Lepiej, synu, żebyś już znikł. Koziołeczek zawstydzony spuścił łeb. No po prawdę, ojciec rzekł. Teraz to zrozumiał sam, że się starej nabrać dał. Co se wzięła, to se wzięła. Dobrze, synu, że cię przed ołtarz nie zaciągnęła. Po tym wszystkim musiał zbierać nasz koziołek, niczym w bajce sam matołek. Choć się ze zmęczenia słaniał, dotarł kozioł aż do Poznania. A w Poznaniu poznał piękną dziewczynę, kozę, no kozinę. Długo się nie mitygował. Dwóch koziołków szybko jej zmajstrował. Te koziołki, czy w to wierzy, czy nie wierzy, do dzisiaj mieszkają w poznańskiej wieży. Ojciec ich zaś, co sprytem słynie, siedzi w parku na pomniku w Kałuszynie i opowiada nam, a w to uwierzcie, ciekawe legendy o naszym mieście. Rogaty koziołek jest herbem naszego miasta Kałuszyna. Jest mieszkańcem i ozdobą parku miejskiego. I jest naszym wiernym, nieśmiertelnym przyjacielem. Matusz moja, Matusz, nie daj mnie zabić.
prawdziwy facet. Mam to od roku. Tylko jak on się nazywa? Dziura w pamięci. Czasem tak bywa. Wtedy myśl but na głowie się mówi. Nic nie poradzisz, starość nadchodzi. Z trzeciego piętra wchodzę radośnie, bo w kalendarzu ma się kujośnie. No i spacerów nam nie potrzeba. Zwłaszcza, że słonko i grójki gniewa. Gdy już po parku idę alei, nagle pod zimny koszulek klei, powiem pytanie w głowie mi tkwi. Czy aby kluczem zamknąłem, czyli w śpiesznym powrocie znów myśl się rodzi. Nic nie poradzisz, starość nie chodzi. Siedzę i czytam. Nagle myśl żywa, jakimś pragnieniem z fotela zrywa. Robię trzy kroki, staję przy szafie i jak to ciele na nią się gapię. Pojęcia nie mam, po co ja wstałem, czego tak bardzo i nagle chciałem. Oj, coraz bardziej mi to już szkodzi, że ta nieszczęsna starość nadchodzi. Jadę na urlop, pracuję spodnie, żeby wśród ludzi wyglądać godnie. Biorę walizkę i jadę nad morze, a tam mas śledzić dziewczyny chorze, zamiast podziwiać plażowe akty. Czy wyłączyłem wtyczkę z kontaktu? Może dom spłonął? Strach we mnie godzi. Tak to jest, gdy starość nadchodzi. Dwa razy dziennie, raz przy śniadaniu, a potem w obiad po drugim daniu zażywam leki, tabletki białe. Cztery połówki i cztery całe. Często się pieknę, bo mnie aniołem, gdy w obiad nie wiem, czy rano wziąłem. Ten gorycz gęsty wątpliwie słodzi, wiedza, że oto starość nadchodzi. Żuję kolację, mniej polędwica, me podniebienie smakiem zachwyca. Pogodnie dumam o tej starości. Czy ona stale musi nas gościć? Przecież jest piękna, masz sporo czasu, chcesz iść na wodę albo do lasu, po sobie idziesz, nikt ci nie broni. Z łóżka zbyt wcześnie też nikt nie goni, bowiem nie musisz pędzić do pracy, jak wszyscy twoi młodsi rodacy. Chociaż niestety wigor przekwita, lecz po co wigor u emeryta? Podwyżki pensji już nie wyprosisz, należną garzę poczta przynosi, spokojnie patrzysz, jak świat się zmienia, gdyż wiek ci daje mądrość spojrzenia. Więc piwa starość niechaj nam służy, nawet gdy trochę chwilami nuży, bowiem jak sądzę, w tym jest rzecz cała, by jak najdłużej ta starość trwała. Proszę Państwa, ale więcej już nie wystąpię, ponieważ ja jestem chory. Ja sam nie wiem, co mnie boli. Czy koślepa kiszka, czy śledziona, przed tygodniem była zdrowa. Jestem chory, na pewno będę trud. Może połknął kotlet świński, biegam jak pan Kosociński. Cztery razy na godzinę to nie wiem. Państwo myślą, że to plaga, już rycynus nie pomaga. Prócz barbarum, ani smarum, ani nic. Pani zdaje się przed rokiem do czynienia miała z bokiem. Czy z żołądkiem? Nie pamiętam tego już. Pani brała te pigułki, kasze manne, suche bułki. Ja to biorę, nie pomaga ani róż. Ja jestem chory i nie wiem, co mnie boli. Czy to ślepa kiszka, czy śledziona, przed tygodniem była zdrowa. Ja jestem chory, na pewno będę trud. A może pani mi poradzi? Miły uśmiech nie zawadzi. Może pani mi go przesłać chce? Miły uśmiech, dobre słowo i już czuję się dość zdrowo. I śledziona już nie boli mnie. Już jestem zdrowy, o chorobie nie mam mowy. Przeszło zło, dobro nastało, moje ciało wyzdrowiało. Już jestem zdrowy, więc chyba będę żył. Dziękuję. Thank you.
się wstawać.